Dobra, jesteśmy. Jeśli, dam wam fajną radę, jeśli macie problem z tym, że wieczorem wam się wysuszają oczy, nie zawsze tak jest, ale czasem się tak zdarza. Dzisiaj jest strasznie duszny dzień i od tej duchoty tak wszystko, prawda, wszystko paruje i się oczy wysuszają. Polecam wam krople, nazywają się Refresh. To nie jest reklama, to nie jest reklama, nie pracuję dla żadnej firmy farmaceutycznej reklamującej, prawda, reklamy do krople do oczu. Natomiast takie krople albo jakieś inne podobne na odświeżenie po prostu oczu bardzo pomagają i są super. Jest to nawet zdrowsze dla waszych oczu niż lampienie się w monitor późno wieczorem, więc róbcie prezent dla swoich oczu i kupcie im takie krople. Co tu mamy na streamie? Na streamie dalej, dalej dotka. Nadal nie wiem, co się dzieje. Pijcie krople do oczu! Pijcie wodę owocową od Boni, zakrapiajcie sobie potem oczy tymi kroplami, jakie one lekkie po tym słoiku. Tak jest, Jegłem znalazł sposób na utrzymanie się. Odwracam wzrok. Nie widzę tego, co znaczacie. Mind, takich rzeczy się nie pisze. Uch, jest późno. Co tu jeszcze mamy? Tak patrzę, co oni tutaj kombinują w tej docie. Za bardzo to mnie nie przemawia, ale widzę, że zmieniają się tutaj pory dnia. Co jest ciekawe. W Warcraftcie to było super. Jegłem! Zabierasz kanapę na ESL? Nie. Ale chodź. Wytnę taki kawałek kwiatku. Nie, nie zabieram. Czasem zabijają nas wasze pytania. Kurde, po cholerę. Po co są wykresy tutaj w tej grze? Czy to jest. To jest fajny pomysł, ale już widzę to ósmy raz, jak oni pokazują wykresy w środku gry, w Docie 2. Przecież każdy casual, który jeszcze nie grał w Dotę, a zobaczył ten stream, taki jak ja na przykład, w dodatku taki, który nie jest zachęcony statystykami, zobaczy taki wykres w trakcie gry i od razu się zniechęci. To nie jest dobry pomysł. Tacy, ważna rzecz, ale nie przesadzę.
Co tu jeszcze mamy? Wejdźmy na teraz tak. Stream Dreamhackowy. World Biggest LAN. Co ja oglądam? Dreamhack TV. Ok. Ile oni mają tych streamów TV? Jeju! Dwa czaty na raz to jest za dużo dla Twitcha. Jejku, i ile tam rage'a? Ja cię. Ten czas się przewija szybciej niż czytam. Okej. Okay. Ludzie na tym, na czacie Dreamhackowym rage'ują na temat tego, że StarCraft powinien teraz lecieć, a nie Dota. To moim zdaniem jest bardzo nie cool, bo jeśli Dota, StarCraft to wszystko są fajne sporty, no jedne są mniej popularne, inne bardziej, jedne my kochamy, inni kochają oni. Spoko, trzeba nauczyć się koegzystować w tej samej przestrzeni, bo naciskanie organizatorów, że wywalać w ogóle z tą inną grą, dajcie StarCrafta, jest takie se. No chyba, że to jest World of Warcraft, to tam można naciskać spokojnie. Dota, ludzie piszą, że ta Dota może się skończyć za chwilkę. Ile ludzi ogląda? 52 tysiące ludzi ogląda główny stream. Wow. Okej. Okay. O nie, zaraz będzie się gra kończyć. Co tu się dzieje? Co to jest za fala zombie? Co tu się dzieje? Pokażę wam co widzę w ogóle. Yes! Nic nie widzę. Navi at the high ground. All they want to do is just destroy. And no one went for it. Or at least not by the right time. Jakiś elf próbował zabić tego ze skrzydłami i wyskoczyli nietoperze! Dawaj StarCrafta. He did this last time as well. He goes up with his hyperstone to start with. And it's on a raw bear. Nie zrobiłem tego na antenie, prawda? Pomijcie. So he has to rush up a little other things. He's holding onto that ring, so we cannot just assume. But we're gonna be looking at Vlad's for that one. Either that or he just likes mana regen or health regen. Yeah, he's picking up Vlad's next because he's not farming all that well and overall it's a bit better for just like slowly pushing into the base than just a bunch of. StarCraft 2. Dobra. Gutek krzyczy Release the Palace, ale nie mogę teraz zrobić tego.
zrobię release the pallet jak mana wygra, to raz, a dwa. Dwa. Jeśli będziemy robić to zbyt często, przestanie to być śmieszne. Czy tam biega żółta marchewka? Nie. To jest... Okay. Any Mage and Funzi just having a little bit of a peek at each other. MTW is very happy with that win. They killed two heroes and forced buybacks out of both them. That is troublesome. Ale co trzeba przyznać, komentatorzy są świetni. Ci kolesie odwalają kawał dobrej roboty. Tylko niepotrzebnie pokazują te wykresy, ale poza tym odwalają kawał świetnej roboty. Just turned morning again, so he's got quite a bit of time before it's night time again. But let's see if they try it as soon as possible. We'll see, man. We'll definitely see. Wykresy, nie? Wow! Yo! Pokémon, Bidding, Laser, pościg, zombie, yes! Trzy lata później, Jagłem komentuje Dotę 2. Wcale bym się nie zdziwił. March. It's holding the bear back. Very, very hard for Na'Vi to defend right now. And wait, fucking man, you gotta remember he's still got old enough. Arsat, laser, all forced up away. Void, it's not there. The urn will tick him over. He can leave Arsat to die. Uciekaj od Tureta. And line of Evan will be brought down. Double kill. Maybe he'll get it. Pavlos is back here in the fight. Gal will fly through. Hex on Pavlos. Door Venomez is up in the air for just a moment. Dobra, jedziemy! A więc te glutowate niebieskie rzeczy atakują wielką czerwony turret i wszyscy klaszczą, ponieważ wiedzą, że już niedługo gra się skończy. Dobra, niebieska drużyna wycofuje się dlatego, że wygrywała. Jest to bardzo znana taktyka w Docie 2. Co więcej, ta wielka plazmowata istota, która tam stała, chyba zbierała damage'a, ale nie jesteśmy pewni, ponieważ to jest niebieska, nie zielona marchewka. Tylko dla was, tylko w Docie 2, tylko na kanale Jagalis Show. Mamy zatem żółtą marchewkę, która z lewej strony ekranu próbuje wbiec i popstrykać trochę oko na patyku. Oko na patyku nie wygląda na zbyt szczęśliwe, ale nie przejmujmy się, masa krabów przebyka przez ekran po to, żeby zdezorientować wszystkich pozostałych widzów, którzy jeszcze cokolwiek rozumieli. Natomiast duch z czerwonym paskiem życia u góry będzie chyba próbował się bronić, ale czy on umie liczyć? Wykres, dajcie wykres, dalej, wykres. Czy on umie liczyć? Tak, jego umiejętność liczenia wzrastała, potem spadła, ponieważ sam rzucił się na pięciu. Mamy zatem ducha, mamy gościa, który wygląda jak marchewka, mamy gluty strzelające oka na patyku, a także... Co to jest? Mamy nietoperza i niedźwiedzia. Widzieliście tego niedźwiedzia? Ja pierdzielę, co się dzieje. Ludzie, szalejcie, tornado, zamiecie śnieżne i wielki slosz. Wszystko wybucha, wszystko pierdzi, wszystko się rozlatuje na malutkie kawaleczki. Tak jest, oto właśnie dotawa. O co tym chodzi? Jesus! Jedziemy dalej! Super!
Dobra, niedźwiedzie łapią w łańcuchy innego, większego niedźwiedzia i wszystko przeciął zielony promień. Nie wiemy nadal, co ten promień robi, ale coś zaświeciło się przed chwilą znowu na zielono. Czy nie mam tutaj na ekranie za dużo zielonego, jest tylko zielony i niebieski. Po to, żeby łatwiej można było popaść w dezorientację. Rozleciały się jakieś kabloty, ale nikt się tym nie przejmuje. Każdy walczy dalej, ponieważ to jest walka o finałowe miejsce w Dota 2 na Dreamhacku. Jeju! Mamy chwilową pauzę w akcji, ponieważ w Dodzie 2 pauzy akcji zdarzają się co chwilę. Mamy tutaj zielone sworki, które atakują zielone coś. Czemu atakujecie swojego, idioci? Nie atakujcie swojego. I taki gościu, który wygląda pół jak nietoperz, idzie zabić nietoperza na mapie. Obaj mają równie interesującą animację postaci. Widać, że tego nie animował Blizzard. No i koleś z dwoma wielkimi brzytwami biegnie teraz przez mapę, żeby prawdopodobnie pomóc tym zielonym. Nie, idzie pozbierać żółte marchewki. Wbiegł w ciemny gaj, a w ciemnym gaju jest kolejna żółta marchewka. Przypierdzieliła mu także, aż się zdziwił. Bagna są? Zapada noc? Nie, wstaje nowy poranek, co znaczy, że gramy w Dotę, ponieważ w Docie od czasu do czasu wstaje poranek i od czasu do czasu zapada noc. Co to zmienia? Nie mam pojęcia, ale pewnie ma to jakiś wpływ na balans gry. Zastanawiam się, dlaczego ci goście odpuścili atak. Byli już pod bazą przeciwnika. Nie wydaje nam się, że jest tam zbyt dużo czegokolwiek, ale za to możemy podziwiać świetne odbicia na wodzie. A odbicia na wodzie są jedną z najważniejszych cech gry online. Tak jest, odbicia na wodzie definiują wszystko. World of Warcraft zaliczył wzrost subskrybentów o 2 miliony od czasu, kiedy Blizzard dopuścił tam dodatkową animację odbić na wodzie, a także fajniejszą animację fizyki wody w ogóle, oprócz zwykłej tekstury. Niestety League of Legends się tym nie przejmuje, dlatego też Dota 2, no cóż, będzie musiała wygrać na froncie animacji wody w grze MOBA. Co się dzieje? Komentator macha kamerą także już, nie wiem o co chodzi, dodatkowo zaczęło mi się kręcić w głowie, wow! Ale spokojnie, kraby wróciły i będą dodawać dezorientacji. Mamy plamę fioletowego czegoś, tak jest, jego nauczy się odróżniać kolory. Co więcej, mnóstwo kółek zostało właśnie podrzucone w powietrze i jest! Wybuchło coś zielonego. Idziemy dalej. Koleś z trzema płomiennymi kulami naokoło siebie idzie atakować, ale czy on wie, że w jego stronę zmierza cała hałasna innych zielonych kolesi? Nie ma się co przejmować, kulki zostały w miejscu, jedna poszła sobie gdzieś, musiała się zagapić na kamerę komentatora. Czy wyobrażacie sobie taką kamerę podczas meczu? Sama kamera musiałaby się urwać ze sznurka, ale my się za chwilę będziemy widzieć GG, ponieważ wszystko umiera, a kraby dalej zdezorientują nas wszystkich. Zostały jeszcze dwa oka na patyku, a także wielkie czerwone coś, co podświetla się na zielono, żeby było bardziej interesująco. Różowy punkt na mapie i fioletowe coś! Uwaga, uwaga, ostatnim razem po fioletowym czymś nadeszło wielkie zielone coś i zmierzyło wszystko. Poszło coś gigantycznego. Kraby znowu oblatują wszystkich i gryzą po kostkach. Natomiast koleś z trzema kulkami musiał się z nimi pożegnać. Została mu wyłącznie jedna i nie, zginął. Dlaczego zabiliście kolesia z kulkami? Nie! Żyje z powrotem! Widzieliście to? Koleś z zielonymi kulkami żyje z powrotem. Jest! Ale ta gra jest pełna emocji. Niedźwiedź atakuje główny budynek i mamy GG! Niesamowite! Czemu oni się poddali? Nie mam pojęcia, dlaczego się poddali. Skończyli. Patrzę, tak, jest wykres. Gdybym to komentował, to dałbym wam wykres. Ja też chcę zobaczyć wykres. Oko na patyku.
worked so hard for this. They worked hard as well to get into the international qualifiers. They managed to go through so many teams to get to that point. Double elimination, best of three, grand final. And they still managed to get through so many of those teams. Narysuj wykres na karcie. Widzieliście, jak szybko mu złota rośnie? O! Właśnie słyszeliście? Właśnie powiedzieli publiczności, że to już koniec. Yeah. Heartbreaking. In any case, we're going to go ahead and get the second place finishers for the Dota 2 Dream Arena Extreme Summer 2012 Championships. It is Navi! Biegłem. Komentowanie szło ci super. Myślisz o przejściu na Dotę? Tak. Myślę, że wiem już teraz wystarczająco dużo, by komentować i krzyczeć razem z publicznością. I was wrong. This team rips. I love to see the respect that both of you have for each other, both of you as teams. You immediately got up, you immediately went to shake their hands, and there was a lot of banter between the two of you throughout the matches. Do you have anything to say to them now that you've won? Or now that, I'm so sorry, now that you have come in second? Well, all I've got to say is that what I see from MTW is that if five players really want to win, this is the team that really wants to win. I saw them play the qualifications for the international. I believe that this is the team to look out for. I mean, they were practicing, they were doing everything right, and I'm glad that there is a team that, and I really want to scrim against them a lot now. No. Do you have anything to say to your fans for tonight? Well, I think... No, to myśl. We're sorry for losing, but we gave you three games, so at least it was a good game, guys. It was a good game. Gra była dobra. That's awesome. Fighting man's words. Well, guys, congratulations on your second place finish. Congratulations, and here is the check. Navi, everybody! No, idzie muza, zaraz będzie Starcraft. To get your Dota 2 champions for this weekend tournament. Come on. To the front of the stage, MTW. No właśnie, co? Właśnie. Jagłem, znajdź sponsorów, bo ogląda cię dużo ludzi zainteresowanych kupnem lepszego sprzętu. I będę puszczać wam StarCrafta w przerwie pomiędzy reklamami. Yes! Nie, spokojnie. Zrobimy to mądrze. Tak jest, Dota się skończyła. Klaszczemy razem. To get a couple words out of you, you know, take advantage of the situation here. But how does it feel to have defeated Navi here at the Grand Finals? Yeah, I mean, to be honest, it seems a little bit unreal. Of course, I believe everyone... All of them, college is wielki! ...ourselves included. We went into the Grand Finals and thought, okay, we'll give it our all, we'll play our strategies, and it'll have to work out the best it can, and... Well, after that first game, we had the feeling that we could actually do this when the team play was up and running and our timing was right. And, well, when we got in here, we just didn't look back. We just played our style and did our best, and it was enough. So, it's amazing. It obviously worked. Those are some of the most look at my horse! My horse is amazing! It's really a pleasure to watch. And, I suppose before we wrap things up tonight, do you have anything to say to your fans? I don't know. I mean... Again, it's amazing to see so many people watching here. And I hope ja się śmieję, bo ja sam mam zdrowy bebzol. A lot of, prawda? Yeah.
A ten koleś jest wielki. Człowiek kolosus. Wokół tego kolesia lata taki mały koleś, widzicie? Ej, a ten koleś wygląda jak Krasnolud, faktycznie. Well, both teams played their hearts out, but you guys came out on top. Congratulations on this first place finish and this check. It is well deserved. I potem kolesie idą na podryw, tak jak sugeruje Drew SC2. Idą na podryw. Cześć! Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy stałem się o 200% bardziej sexy? Co widać na załączonym wykresie? Umówisz się ze mną, mała? Ale! Ciszymy muzykę. Dobra, tam klaszczemy, dobrze pograli. Są sposoby na to, żeby nawet o wykresie zagadać do laski w sposób podrywający. Spójrz na ten wykres. Jest, byłem StarCraft. Jest! No dalej, dawajcie StarCrafta. Słyszycie? Muzyka ze StarCrafta. Hehe. Hell, it's about time. Hell, it's about time. Poćwiczyłbym trochę, mówiłbym identycznie. To wykresem wojuje, ten od wykresu ginie. Tak. Co to jest? Coś tam daj. Wykres nas nawiedził. Co i taki wkurzony wykres. Myślisz, że ja nie podrywam lasek? You think I don't score? Hmm? I score from 5 to 7 a.m. As seen on the following chart. Sorry, za długo czekania na StarCrafta. Emocje! Emocje! Panie Dru, dostajesz pomachanie palcem od używania znaków zabronionych ode mnie. Gdzie mam słuchawki? No i tutaj niestety UAD Squadron ma poniekąd rację. Akurat nie pisze w ustawie, że za to bany się nadaje, natomiast no używanie swastyki jest zabronione konstytucyjnie, o ile się nie mylę. A na pewno przez kodeks karny. Jeg, jesteś prawie jak Yoda. Dlaczego? Bo nie mówię wstecz? Co? Ha ha ha.
Umiecie to zrobić? No. Kiedyś umiałem mówić jak jada, a dajcie mi chwilę. Zmiotuję się i sprawdzę, czy nadal to umiem. Sekunda. Sekunda dla profesjonalisty mała, jak widać na tym wykresie. Dobra, nie idzie mi tak dobrze jak kiedyś, ale może poćwiczę na wizji. Czemu? Czemu? Moment. Nie widzę was. Dobra. To teraz zapodajcie jakieś teksty, które miałbym przeczytać głosem Jody. Ale nie za dużo. Troszkę, tak. Okej, w sam raz. Nie, po angielsku. Joda mówił po angielsku. Po polsku to nie to samo. A to mogę powiedzieć. Ale nie mogę na siebie patrzeć, jak to robi. My favorite game, StarCraft is. Jäger is krzał, to jest. The force is strong in you. Yes, strong I feel. At my heart, look, amazing is he. No, to tyle z mojego bycia jodą. Ale była pompa. Pompa jest najważniejsza. Pytanie Mind, czy umiesz robić głos Jody? Autograf mogę prosić ja? A ja wtedy odpowiem i ci dam autograf. Jest! Suchar wieczoru zaliczony. Fajerwerki. Suchar! Tak by to wyglądało w amerykańskiej telewizji, ale u mnie musicie zadowolić się efektami specjalnymi, które robię sam.
I wykres. To było tak suche. Wykresy są dobre. Cześć mała, wiesz, że na tym wykresie jest jesteś dopiero tutaj? Na wykresie nie mogę ci się podpisać, bo wyszedłbym poza skalę. Nic nie jaram, nic nie piję, jestem trzeźwy jak... jak ten słoik owoców. Natomiast jest wieczór, jest późno, a ja chcę zobaczyć grę Mana versus Dimaga i po prostu mam dobry humor. Dlatego, że Mana zaszedł do finału. Ten słoik był sfermentowany. Dobry słoik. Ta nowa maskotka Yggdrasil Show, jakby została faktycznie maskotką Yggdrasil Show, to długo by nią nie pobyła, bo owoce w środku bardzo szybko by sfermentowały i aż wstyd byłoby pokazywać na antenie. Jak byłoby 5 lat temu i nadal byłbym na studiach, to może pokazałbym to na antenie, ale... Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze macie? Ej, zalanie tego wódką... Powiem wam, że to jest pro pomysł. I to... nazwalibyśmy to wódka dubeltówka. Najpierw było nad wózkiem, potem ale kwaśne. Co tam jeszcze mądrego piszecie? No właśnie, Yggdrasil się nie starzeje, on dojrzewa, a widzowie się psują. No, długa ta przerwa. Darth Vader, okej. Okay. Będzie Darth Vader. A Darth Vadera umiem robić tylko oddech. To jest dosyć proste. Ale nie pokażę wam jak, tylko usłyszycie. O! Muza imperialna do tego, wy jesteście genialni. Tym. Dobra, music, tyk. Czasem zastanawiam się, dlaczego moja żona jeszcze jest ze mną, ale... Star Wars. New Hope. Cantina. Thank you.
Dobra, szukam marsz. Ej, aż mnie naszło, album obejrzał sobie Gwiezdne Wojny. Myślicie, że fajnie by było wspólnie sobie pooglądać filmy na antenie Ego i Skrzał? Pewnie, że tak, album bana dostał. O. A-a. Nie to. Ej, gdzie jest Marsz Imperialny? O! Jest! Tak, kochanie? Okej. Okay. Uwaga, bo nie idzie. Poczekaj, czekaj, czekaj, cofnij się. Idziesz. Tak jest. Wiesz, co leciało? Słyszę. Ups. Ups. Ogarnięty.